Cześć, siemanko. Wróciłem po tygodniu na gospo dziadka, bo nie było mnie przez weekend i w ogóle przez jeden tydzień nie było filmów, dlatego że po prostu nie nagrywałem, bo musiałem do siebie wracić i teraz jedziemy już do dziadka normalnie sobie i nie wiem, tu chyba się na kocy dzisiaj mamy do robienia, nie wiem, czy kapyty z tej pójdę. Sobie jedziemy, zajedziemy sobie tutaj. A bo ja już otworzył specjalnie. Zajechał jakiś drobny, nie wiem, zajadę tutaj. O tu łóżko, leśnie. A tu rał, to obońki, dobra. Gdzie on? Cześć, dziadek. O Boże Święty. Co? Dzień dobry. Co ty tak panie tu robisz? Bo tu się coś strzeliło tutaj jedno i... Dobra, co jest do roboty, bo ja tak przyjechałem po pędzie. Piano kosty. Okej, okay, już wszystko przyszykowane jest? Oczywiście, Zonia. Dobra. Idę. Tak, idę ciapka zobaczyć. A jak nie przyszykowany? Jak już jest? Na podpięty. No ale on od wczoraj stoi, nie? Podpięty. Dobra, odpalę. Widać. Cześć, stój, maska. Dobra, to jadę. Proszę, otwórz, bo to różnie bywa, ciepło jest. Dobra, to jadę. No i poczekaj, trzeba przecież kosiarkę przejrzeć. A, no tak. Weź tu wycofaj pod ten wózeczek. No! No na styk. Nożyki chyba powymieniane, bo widzę, że... No, są powymieniane. Dobra, pokaż mi to na chwilę. No czy co, no to ładnie podnosi, no to jest specjalne. Teraz ją tak, trzeba rozłożyć. No to trzeba tak chwilę odjechać. Dobra. Poczekaj chwilę, zaraz ją rozłożę. No dobra, tu już. I dobra, rozkładasz. Cześć. Wałek. No i włącz. Opuść. Dobra, wszystko chodzi, podnoś i wyłącz. Ja jadę tego zielonego odwieźć. Dobra, to ja jadę kosić wtedy. Dobra, wiesz gdzie? Tak, wiem na chwilę. Dobra, widzę, wyjedziemy, mamy kosić. Łąkę, która część pokrótce jest taka malutka, że ja nie wiem ile tam snopku będzie, ale będzie też jak to zbiera, nie? I mu przerwa. Więc no. Idziemy na to pole. Thank you.
Idę wam powiem i zależy. Ten pojechał tego zielonego gryza odwieźć. A ja jadę sam kosić z rotacyjną, która już z rok nie była odpalona, jak nie wiem więcej. Słyszysz? Nie. Czekajcie, już wyczynicie drogę. Dobra widzowie, już wróciłem. Dziadek mi musiał przywieźć widły. Znaczy przywieźć po prostu, więc zrobiłem cięcie, nie? Ta stara, gdzie tu się skręcało? No zaś tutaj. Już blisko tej łąki i teraz tak, ja sobie tu taką mapkę specjalną odpalę, żeby sprawdzić to, aby na pewno tutaj to pole, tak, dobra. To zaczniemy chyba od tego większego. Albo nie, od tego małego zacznę, żeby tak sprawdzić, na gdzie ta rotacyjna będzie jak chodzić, nie? Jakkolwiek to w sposób, żeby chodziła ona, coś tu się rozkładało. Nie, czekaj, to się ręcznie da jakoś odrobić? Chyba da się, no. Nie, może to może ręcznie. Opuść. Dobra, mi się na pewno składa. Dobra. Jakoś, no tak. No dobra, wałeczek. Na piątce kosimy. No ładnie kosiłem, powiem tak. Nie jest źle ogólnie. Psuć się nie, raczej chyba nie będzie psuć, ale... nawrotkę trzeba zrobić, jak właśnie na ten przejazd. Co wy, jakoś w kuszku lecili. No więc powiem tak, dlaczego mnie nie było przez tydzień, nie było filmów, to już mówiłem na stajcie, że z przyczyn tego, że po prostu nie mogłem, nie było filmów i w ogóle, więc no. A co do gospodarstwa, ogólnie szopa uległa małemu spaleniu, bo okazało się, że jak pojechałem, to lekko ten podpalacz, można powiedzieć, wrzucił zapałkę albo dopałek na szopę taką i się trochę lekko podpaliła, ale no na szczęście dziadek dążył ugasić, bo po prostu dopiero się lekko co rozpaliło, więc no tam lekko deski są przepalone, no tak było, ale no. Co powiedzieć, jak na tej wsi są same podpalacze, to każdy gada, to się każdy boi gospodarstwa, być każdy, kto ma tu gospodarstwo, to się po prostu boi. No dobra, jedno pole skończone. Dobrze tutaj wszystko? No dobrze, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Teraz tu od tego zaczniemy sobie. Tu akurat chyba wiem, że tu jest najwięcej kamieni, tak mi się wydaje. Ketowic się znaczy. Tu normalnie będzie trzeba coś pomyśleć nad hodowlą, nad jakąś hodowlą krów będzie trzeba pomyśleć, bo... hodowla tych świń to jest taka, wam powiem, średnia, za dużo to tam. A to średnia to w praktyce nie jest potrzebne, dlatego że no, świnie raczej nie jadą się. Tylko słomę. No dobra, to jest nawrotę.
To nie dziadek gdzieś tam przyjedzie polonezem, tak mi się wydaje, tym swoim. Bo mówił, że będzie nim tam coś jeździł. To przepalał, bo nie był już dawno przepalany. Coś? Więc no, jedziemy. Z tą... On powiem, że dzisiaj nawet chyba pasowania nie będzie, ale na pewno zaraz po tym odcinku będzie kolejny odcinek na zapas, wam powiem, bo teraz będę nagrywał odcinki na zapas, żebyście mieli dwa odcinki przynajmniej. Na pewno, że za dużo to do gadania tutaj nie ma, no jedynie co to trzeba pomyśleć nad... A właśnie, widzowie, ja słyszałem, muszę coś zeskrypać, bo słyszałem, że będzie przetarg. I ogólnie, do rynki. Bo z tego co wiem, dziadek przez tydzień co mnie nie było, jeździł załatwiać te dożynki tam i w ogóle przetarg jakiś. Znaczy nie, o przetarg tam akurat nie załatwiał, ale dożynki wiem, że będą chyba... we wrześniu będą dożynki, po żniwach od razu jest bezpośrednio. Dobrze. Tu się jechał. A ło, przyjechał. Co potrzeba? No ja se tu za tobą pojadę, nie? Wiesz. A ty mówiłeś, że tego zielonego idziesz oddać. O, przecież przy okazji, nie? Dobra. Jeszcze mamy drugą łąkę do obskoczenia. Jak, jeszcze jedną? No. Dobra, mam wyciągnik pożyczałem. Powiem, chuj, że takie tutaj są kwiatowiska, że w ogóle nie wiem. Skurde. Ale wam powiem, że szczerze mówić to nie wiem. Na pewno będą jakieś też tam odcinki z obojnika, taki obojnik. Bo teraz po 7 kłosach to nie wiem co będzie, ale pewnie jakieś, nie wiem, przełowywanie łąk czy coś takiego, nie wiem. To już zależy.
to jest taki od tutaj jakoś chętnie to się dobra, to może jakoś tak. Co jest, nie pali? No. A no jeszcze hamulców nie ma. To jedziemy. Następny. To jedź pierwszy, bo to ja nie wiem, gdzie ta łąka jest. Dobra widzowie, nie będę was zanudzał, sobie zrobię cięcie i widzimy się jak będziemy na tej łące. Dobra widzowie, wróciłem, jesteśmy na łące, już zacząłem tutaj wjeżdżać, kosić. Łąkę zaś. Tu mam powiem się trochę dłużej zejdzie, więc tu pewnie będzie trochę przyspieszenie mam powiem. Bo... Ja tak mnie zabiję za tym jak chyba nie. Boże na szóste, na piąte w tym szybko. Ale kurde wam powiem, że nie wiem po co w ogóle dziadek chce zrobić siano kot, nie wiem, on będzie jakąś hodowlę robił, to ja nie wiem, kurde. Te świnie nie jedzą siano, tylko słomy jakieś podłożone, żeby miały na co strać. Nie wiem, może na sprzedaż będzie, nie wiem. Weź wyłącz tą muzykę, kurwa! Co? No ty weź trochę wolniej jedź. No czemu? To jest dobrze docina. No to... To jest wszystko, dobrze jest coś docina, nie wiem co, w czym problem jest. Dobra, że zrobimy cięcie i chyba się widzimy jak skończę tu robotę, wam powiem, bo nie wiem do gadania, wam powiem, też pójdę. Widzimy się później. No i dobra, widzowie, już wróciłem. Także, no, skończyliśmy już siano kos, oczywiście dalej tak pojechał do domu i no co, widzowie, no przyszłą serię w dzisiejszym odcinku nie będzie. Dlatego, że z powodów problemów sieciowych po prostu kolega nie mógł, nie może dołączyć, bo było ustalone, że on będzie tam przetrząsał, nie, że dziadek będzie przetrząsał, naprawdę, no dzisiaj po prostu bez przetrząsania będzie w kolejnym odcinku, będzie przetrząsanie, kolejny odcinek będzie w poniedziałek, o ile będzie dobry internet, a jak na razie wrócimy sobie na gospodarstwo i skończymy odcinek. Więc, no... Sianokosy się o tyle skończyły, że... o tyle zrobiliśmy dwa pola, skosiliśmy, nie?
więc po prostu ja przepraszam bardzo, że był, że jest dzisiaj taki krótki odcinek. Ale no, mam nadzieję, że wam to wystarczy. Bo po prostu problemy techniczne, internetowe, sieciowe i wiecie te sprawy, więc po prostu dzisiaj taki odcinek przetrząsania i zgrabiana nie będzie. No ale mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Matko boska, zamknął bramę. Tworzymy sobie. No widzę, więc tym akcentem skończymy sobie odcineczek. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapkę i subika. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie. I cześć.